Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Kwaśniewski i chciałbym Państwu na początek pokazać kilka możliwości tego programu, abyście po prostu wiedzieli, po co się go warto uczyć i jak można go fajnie wykorzystać. Więc to, co jest najlepsze w nim, to baza takich interaktywnych ćwiczeń, które możecie samodzielnie edytować. Nie tylko możecie je wykorzystywać, ale możecie je edytować. W tym momencie kilka takich przykładów. Mamy losowy rzut kostką. Ważne jest to, że możemy sami zdecydować, ile tych kostek ma być i w tym momencie, w zależności od pomysłu, bardzo fajnie można to ćwiczenie wykorzystywać na różnych lekcjach. Mamy takie nowoczesne liczydło, czyli przekładamy spinacze. Tutaj również samodzielnie decydujemy, ile tych spinaczy jest. Dzięki temu w zależności od poziomu trudności można to wykorzystywać. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest interaktywna waga, tak, która polega na tym, że w tym momencie możemy przekładać sobie różne ciężarki na lewą czy na prawą stronę i dzięki temu no, symulować to, co działoby się w rzeczywistości. Tu ważne jest również to, że Państwo samodzielnie tworzycie sobie ilości tych ciężarków i jaką wagę mają mieć. Dzięki temu po prostu możecie jakby takie ćwiczenia dostosowywać do poziomu zakresu, który jest Wam potrzebny na konkretnych zajęciach. Jednym z najciekawszych moich ulubionych ćwiczeń jest memo. Gra w memo, którą Państwo znacie na pewno głównie z obrazków. Natomiast tutaj różnica jest taka, że zamiast obrazków, które również można wykorzystywać, mamy na przykład działania matematyczne. Tak? Mamy parę działań matematycznych i musimy znaleźć taką parę, która ma ten sam wynik. Tak? I pojawiają nam się tutaj różne. Akurat tutaj 4 plus 2, tak, jest to samo. Ważne jest to, że Państwo lub uczniowie, jeśli tworzycie takie ćwiczenie, samodzielnie decydujecie, jakie to jest działanie. Tak? Czyli to nie jest tylko takie proste, odtwórcze ćwiczenie, które polega na tym, że no, odgaduje. Natomiast jeżeli uczniowie będą tworzyć takie ćwiczenie, to oni muszą samodzielnie wprowadzić pary działań, które będą miały ten sam wynik. Oczywiście to równie dobrze mogą być na przykład znaczenia słówek. Tak? I w tym momencie te same pary muszą się znaleźć jedna pod drugą i dzięki temu w tym momencie to za chwilkę przekształci się w ćwiczenie do języka angielskiego, a nie do matematyki. Więc jedno z ciekawszych ćwiczeń, potem na kolejnych etapach będę Państwu dokładnie pokazywał, co jak znaleźć i co i jak tutaj wyedytować. Kolejne moje ulubione ćwiczenie to są takie magiczne pola. Proszę zobaczyć. Ja mam tutaj na przykład zadanie, które przeciągam na żółte pole i nagle mam rozwiązanie tego zadania. Tak? Czy tutaj mam tłumaczenie słówek? Czy tutaj mam trudniejsze zadanie, na przykład z matematyki? Jestem ciekaw, czy ktoś Państwa odgadnie, jak to jest zrobione. Już Państwu pokażę. Jest to zrobione w ten sposób, że działania są napisane różnymi kolorami i teraz to Państwo znowu decydujecie, co jest zadaniem, a co jest rozwiązaniem. Więc w ten sposób też można tworzyć takie pary, które potem w taki czarodziejski sposób przekształcamy. Bardzo fajna zabawa, jednocześnie sporo nauki z tego wynika. Kolejne moje ulubione ćwiczenie, które często na szkoleniach wykorzystuję, to ćwiczenie w kółko i krzyżyk, czyli po to, żeby, tylko że z tą różnicą, że żeby tutaj postawić kółko lub krzyżyk, to najpierw zespół musi rozwiązać zadanie, znać wynik, tak? Czyli jak mamy tutaj 1 plus 1 równa się 2, sprawdzam, odpowiedź jest właściwa, mam postawiony krzyżyk. Ok. I teraz drużyna przeciwna, po to, żeby postawić swoje kółko, musi rozwiązać zadanie, no kolejne, tak? No powiedzmy, że ja chcę ten krzyżyk czy kółko postawić na przykład tutaj, wprowadzam cyfrę 6, mam, super, tak? I tak dalej, i tak dalej. Genialnie można się tym bawić, natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, że osoba, która tworzy takie ćwiczenie, to ona samodzielnie tutaj wprowadza działania, które będą rozwiązywane podczas gry. Więc no to jest też bardzo fajne i ciekawe.
Kolejne ćwiczenie polegające na tym, że na przykład tutaj przeciągamy liczby parzyste, nieparzyste, tak? I w ten sposób porządkujemy pewne rzeczy. I również tutaj to Państwo decydujecie, jaka grupa jest, są to, bo to można sobie też tutaj zmienić. To nie będą parzyste, tylko to w tym momencie mogą być dowolne inne pary, które potem po prostu porządkujemy w ramach ćwiczenia. Czy też mniejsze, czy większe, również z możliwością edycji. Więc tych ćwiczeń jest bardzo dużo, one są bardzo ciekawe i każde z nich zawsze ma możliwość tego, że to Państwo decydujecie o tym, że Państwo możecie je edytować. Więc no to uważam za największą zaletę, więc zapraszam do tych szkoleń i do usłyszenia w kolejnych materiałach.